Witam serdecznie po przerwie w naszym studio. Gość, niesamowity gość, który przywiózł ze sobą i no właśnie zabrał ze sobą między innymi do naszego studia wiele pięknych wspomnień. Andrzej Zbrożek jest moim gościem, a będziemy rozmawiać o jego książce Latynoska euforia z Hollywoodem w tle. Witam. Dzień dobry, witam uprzejmie. Chyba chciałabym zapytać na początek o to, jakie ma pan najpiękniejsze wspomnienie z tej swojej całej chyba podróży życia, bo pana życie było taką jedną wielką podróżą, tak mogę powiedzieć? Tak, tak. Było jedną wielką podróżą i jedną wielką przygodą. Na początku przygodą z filmem, a potem przygodą z ludźmi, z którymi się zetknąłem podczas moich podróży po kontynencie latynoamerykańskim, po krajach Ameryki Łacińskiej. Jaką pan widzi główną różnicę pomiędzy właśnie kontynentem europejskim, a pomiędzy kontynentem latynoamerykańskim? Czy panu dzisiaj w Polsce czegoś brakuje? Tego, czego my nie mamy, co mają inni? Przede wszystkim brakuje mi słońca, które tam jest właściwie na okrągło. No, nie we wszystkich krajach, bo Argentyna, Kolumbia, to nie zawsze są tam dni słoneczne, ale Meksyk, Kuba, Wenezuela, Brazylia, cały czas jest słońce i nawet zimą, kiedy jest astronomiczna zima, to u nich jest 28 stopni. No ja osobiście przyznaję, że kiedy słyszę Kuba, to myślę, po prostu na myśl przychodzi mi słońce i od razu robi się człowiekowi cieplej. A pan co pan dzisiaj najpiękniej wspomina? Bo ta książka to jest tak naprawdę, chyba można powiedzieć, te wspomnienia w pigułce, bo tych wspomnień byłyby chyba całe tomy. Tak, na pewno. Więc pierwsza część książki to są wspomnienia z mojej pracy w filmie. Trafiłem przypadkiem do filmu, bo często życie płata figle i często to, co się robi w przyszłości... To był taki American Dream? To jest nie do końca. Ja nie myślałem o filmie. To przyszło mimo woli. Po prostu musiałem z czegoś żyć i po kilku nieudanych próbach znalezienia pracy, trafiłem do filmu. To jak pan trafił do filmu? Niech pan nam zdradzi. Trafiłem do filmu dzięki moim przyjaciołom, którzy powiedzieli mi, słuchaj, przyjeżdża słynny producent Dino De Laurentiis i znakomity reżyser David Lynch i będą kręcili wielką superprodukcję Duna na podstawie powieści Franka Herberta i potrzebują całą masę statystów. Więc pomyślałem sobie, że skoro jestem wysoki, biały, o zielonych oczach, to będę się prawdopodobnie nadawał, zwłaszcza, że potrzebni byli właśnie tego rodzaju mężczyźni o takich charakterystykach. No i tak się szczęśliwie złożyło, że przeskoczyłem próg statysty. Od razu zostałem wybrany jako dubler, jako fotodubler i potem z czasem jako kaskader. I tu chciałabym na chwilę zatrzymać się, dlatego że no, zapewne naszych widzów, ale i mnie samą interesuje praca dublera. Zazwyczaj są to osoby, które może tak nie świecą swoim nazwiskiem na łamach pierwszych gazet, ale wykonują bardzo poważną i bardzo ciężką też pracę. Na czym polega ta praca przede wszystkim? Tak, więc praca dublera jest to praca bardzo anonimowa. Dubler wykonuje często sceny niezwykle ryzykowne i niezwykle niebezpieczne za aktora, który nie jest w stanie tych scen wykonać. Także dubler musi wykazać się ogromną skromnością i pracowitością. Proszę? Kogo pan dublował? Więc pracowałem z bardzo słynnymi aktorami, którzy byli legendą filmu amerykańskiego, z Gregory Peckiem, z Anthony Quinnem. Był jeszcze taki słynny aktor, Bert Lancaster. Tych trzech aktorów dublowałem. Pracowałem jako fotodubler, jako tak zwany standing, czyli taki dubler pomocniczy, przygotowujący sceny dla aktora. Zanim aktor zacznie grać, to wszystkie próby wykonuje się z tak zwanym dublerem technicznym. Czy ci aktorzy, którzy byli tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, pana ręki, często z panem rozmawiali, czy to była tylko praca, czy często wy też się po prostu kumplowaliście?
Więc ja miałem szczęście do aktorów niezwykle sympatycznych i życzliwych. Nie byli to ludzie, którzy... Czyli można mieć też nieszczęście do niezbyt przyjemnych. Tak, bo są aktorzy, którzy zadzierają nosa, którzy nie widzą dublera wokół siebie, a ci aktorzy byli niezwykle życzliwi, niezwykle sympatyczni i doceniali, to co jest bardzo ważne, doceniali pracę dublera, ponieważ wiedzieli, że dubler pracuje za nich, więc oni podpisywali się pod moją pracą, oczywiście jeżeli tylko wtedy, kiedy ją dobrze wykonałem. Pytanie jeszcze o kaskaderstwo, które nam kojarzy się, zawsze widzimy w filmach, często o tych filmach akcji, że ci aktorzy są bardzo wysportowani, ale zazwyczaj to nie są właśnie oni, tylko to są kaskaderzy, którzy ryzykują swoim życiem. I pan takim kaskaderem również był. Czy pamięta pan jednak niebezpieczne sytuacje, kiedy pan się zastanowił nad tym, czy do końca chce pan to robić? Było sporo takich scen. Trudno mi w tej chwili wymienić. Każda scena kaskaderska niesie jakieś ryzyko. Nawet najbardziej prosta często może skończyć się kontuzją. Także tutaj trudno powiedzieć, która scena może być nie bardzo niebezpieczna. Ale czy tutaj warunki takie motoryczne, fizyczne są konieczne do tego, konieczne, by być takim kaskaderem? Bo rozumiem, że nie każdy potrafi zrobić 3 salta do przodu, tak? Tak, tak. No ja akurat nie robiłem 3 salt, ale wykonywałem bardzo ryzykowną pracę, ponieważ nie byłem przygotowany na to, żeby być kaskaderem profesjonalnym, ponieważ ja zaczynałem od zera, trafiłem do filmu z ulicy, więc byłem przygotowany do pracy kaskadera i wykonywałem robotę kaskaderską nie najwyższego ryzyka. A teraz zresztą coraz częściej tak się zdarza, że kaskader nawet nie musi wykonywać roboty najwyższego ryzyka z uwagi na to, że efekty specjalne, które są w tej chwili coraz bardziej zaawansowane, robią to za dublera, za kaskadera. Chciałabym teraz wrócić do tej książki. Pokażę państwu jeszcze raz okładkę. Książka, którą czytali między innymi dziennikarze radiowi i telewizyjni, opinia Agaty Młynarskiej, Szymon Majewski, Kazimierz Sobolewski. Wszyscy odwołują się do pięknych wspomnień, do pięknych kolorów. A panu co sprawiło najwięcej radości przy pisaniu tej książki? Czy to było takie też pożegnanie się z tamtym światem? No, niekoniecznie. Książkę zacząłem pisać, ponieważ na początku wysyłałem maile do moich przyjaciół w Warszawie i powiedzieli mi, wiesz, dobrze by było, gdybyś te maile złożył w książkę. I pomogła mi w tym pani dyrektor biblioteki w Sokowie Podlaskim, bo właśnie pani Hanna Lecyk, dyrektor biblioteki w Sokowie Podlaskim, była tym inicjatorem, który spowodował, że ta książka została wydana. Znalazła sponsorów, bo często autor nie jest w stanie wydać książki z uwagi na brak funduszów, a tutaj znaleźli się sponsorzy i książka została wydana i z czego się ogromnie cieszę, jest dobrze przyjęta. Książka jest dobrze przyjęta, a z ilu miejsc są tutaj wspomnienia? W ilu miejscach pan był? Prawie cała Ameryka Łacińska, począwszy od Meksyku, Kuba, Ameryka Środkowa, Wenezuela, Kolumbia, Argentyna, Brazylia, Paragwaj. A gdzie panu podobało się najbardziej? No, właściwie każdy kraj ma coś ciekawego do zaoferowania. Najbardziej sobie cenię Meksyk z tego względu, że tak jak napisałem w tej książce, Meksyk mi dał i pracę, i sympatię, i pieniądze, no i dom, i przyjaciół. Tutaj mamy też zdjęcia dla aktora Everetta McGilla. No, są to jeszcze takie nawet produkcje, które i ja pamiętam. Tak. Film Duna, Fat Lady, Pamięć absolutna. Są to klasyki, można by powiedzieć. Tak, w tej chwili już tak.
tej chwili już tak, także mam tę satysfakcję, że w tym czasie, kiedy trafiłem do filmu, pracowali znakomici aktorzy, którzy są już legendą. To muszę pana zapytać, co pan robił w filmie Licencja na zabijanie. No, film Licencja na zabijanie, przede wszystkim. I tam James Bond, i tego panu zazdroszczę. James Bond to był Timothy Dalton. Piszę o nim w książce. Jest jeden rozdział zatytułowany James Bond. Niezwykle sympatyczny aktor, niezwykle życzliwy, niezwykle pracowity i bardzo zdolny, przy tym niezwykle skromny. Także z nim mam niezwykle miłe wspomnienia. Powiedziałam tyle razy niezwykłe, ponieważ ten film zasługuje na to. Czy pan dzisiaj myśli o tym, że jeszcze chciałby pan wrócić? Czy pan już sobie mówi dosyć, to już jest koniec mojej kariery? Chciałbym wrócić, zdecydowanie chciałbym wrócić. Może a pan fizycznie zdrowie na to pozwala, bo to też jest ważne. Fizycznie już nie, ponieważ mam problemy ze zdrowiem, dlatego między innymi wróciłem do kraju. A to jest też dłuższa historia. Opisuję ją w książce, ponieważ oprócz wspomnień filmowych, oprócz reportaży, są też tam wątki osobiste, które wplotłem. No i teraz panu jeszcze tylko powiem, że Jane Fonda. No tego zdjęcia chyba panu zazdroszczą na przykład moi koledzy w reżyserce, no niewątpliwie. Pewno, ale proszę zobaczyć, jest następne jeszcze na samym końcu wkładki. O, tu jest świetne zdjęcie z Jane Fonda. Szanowni państwo, mam nadzieję, że uda nam się pokazać. Pokażę do kamery, bo jest czego zazdrościć, kto by nie chciał mieć zdjęcia z taką gwiazdą tutaj wyżej. Tak, Jane Fonda i ja tak pan podpisuję te zdjęcia. A jeśli chodzi o życie prywatne, czy w takim momencie, przy takim tempie takiej pracy, tej ciągłej podróży życia, czy człowiek jest w stanie ułożyć sobie życie prywatne? Trudno sobie ułożyć przy takim tempie i przy takiej ilości pracy życie prywatne, no ale czasami jest to trudne, ale konieczne, prawda? Zachęcam serdecznie do przeczytania tej publikacji Latynoska Euforia z Hollywoodem w tle Andrzeja Zbrożka. Gdzie możemy dostać książkę na koniec informacji technicznej? Książkę można dostać w tych wszystkich największych księgarniach w Empiku, w wydawnictwie PWN-u. W każdej księgarni właściwie, a szczególnie jeżeli nie chce się wychodzić z domu, to proszę na przeglądarce wpisać tytuł Latynoska Euforia. Pojawi się 28 linków z księgarniami internetowymi. I można sobie zamówić. I wtedy, nie wychodząc z domu, można zamówić moją książkę. Serdecznie do tego zachęcamy. Jeżeli pani pozwoli, chciałem podziękować Polskiemu Radiu, ponieważ to właśnie Polskie Radio zostało moim sponsorem medialnym. I z tego się ogromnie cieszę. I to jest dla mnie wielka satysfakcja. I dziękuję serdecznie telewizji. Pani Telewizji Republika, że byli tak uprzejmi państwo zaprosić. Cała przyjemność po naszej stronie. Również bardzo dziękujemy. Andrzej Zbrożek, autor książki Latynoska Euforia z Hollywoodem w tle. Zrobiło się, szanowni państwo, tak jakby ciepło w tym studiu, ale to chyba ze względu na te pana piękne wspomnienia. Bardzo dziękuję. I dzięki pani uśmiechowi i serdeczności. Bardzo dziękuję. A już za chwilę Gospodarka na Dzień Dobry. Do zobaczenia.